Ten trik musisz wykonać razem z przyjaciółką i kocem oczywiście. Jedna z Was musi się położyć na plecach na podłodze. Twoja przyjaciółka stanie z kocem z przodu, tak by nie było Cię widać. Następnie całą Cię nim zakryje. Abrakadabra, hokus pokus i o! Unosisz się w powietrzu! Jak ona to robi? Aha, po prostu szybko się obróciłaś, zanim zostałaś przykryta. Bardzo sprytnie, dziewczyno! Wspólne ćwiczenia mogą być doskonałą zabawą. Dopóki nie zaczyna się popisywanie swoją elastycznością. Poważnie, jak ona to robi? To nie fair! Zamiast czuć się źle, dlaczego nie pokazać jej, że też jesteś porozciągana? No cóż, w marzeniach przynajmniej. Widzisz? Ty też potrafisz zrobić szpagat na swój sposób. O, to imponujące, prawda? Idzie. Nieźle, co? Teraz przyjrzyj się bliżej. Ta prawa noga bardzo przypomina rękę w bucie. Bo to jest ręka z założonym na nią butem. Ha, to będzie dla niej nauczka. Hej, impreza poprzedniej nocy była czadowa. Zostało nam mnóstwo balonów do przebicia. Pomożesz? Trzymaj pineskę. Brzmi niewinnie, co? Po prostu przebij balon nad swoją głową. Właśnie tak. I jeszcze jeden. I jeszcze ten. O, nigdy nie zgadłabyś, że trzeci był wypełniony wodą. No cóż, i tak miałaś zamiar się wykąpać. Hej dziewczyno, czas wyglądać jak prawdziwa kobieta. Weź szal. Teraz owiń wokół szyi. O tak. Teraz skrzyżuj ręce i złap za końce, owijając je wokół szyi. Aha, właśnie tak. Weź końce i zawiąż w węzeł. Pociągnij. I... Tada! Hej, jak to zrobiłaś, nie dusząc się przy okazji? Matko, nie mówiłaś, że to był trik zagrażający życiu. Chcesz wiedzieć, jak to się robi? Załóż szalik na szyję, kiedy skrzyżujesz końcówki, nie owijaj ich wokół szyi całkowicie. Teraz zawiąż w węzeł i pociągnij. Widzisz? Proste. Ach, toaleta. Miejsce odosobnione, gdzie każdy czuje się najbardziej swobodnie. Znana także jako miejsce, w którym można zrobić doskonały kawał. Weź rolkę po papierze toaletowym i włóż pod strumień wody. Upewnij się, że jest dobrze namoczona. Teraz mocno zgnieć, żeby wyglądała jak... czy naprawdę muszę mówić to głośno? Wrzuć do muszli klozetowej trochę żółtego papieru. Teraz czas wrzucić te małe skarby. Wiecie, co mam na myśli? Fuj. Teraz poczekaj na nic niepodejrzewającą przyjaciółkę i... Hej! Co to jest? Och nie, tylko nie wymiotuj. Kto nie spłukał po sobie ubikacji? Nareszcie skończyłam. Nie sięgam. O, to może tutaj? A, ożyły! Ktoś się zaczarował, czy co? W nogi, Olivia! Emily, to ty? Też chcesz wykręcić taki kawał? Weź średniej wielkości pudło i narysuj półkole. Wytnij je scyzorykiem. Ostrożnie. Powtórz z drugiej strony. A teraz wejdź do środka. Nie zapomnij zrobić pudeł na ręce. Sprytne. Chcesz uatrakcyjnić zakupy? Przywiąż reklamówki do plecaka koleżanki. Hej, idziemy? Chodźmy jeszcze po ciasteczka. O-o. Hej, Olivia, po co ci te foliówki? Dziwne. Zdrówko, laska. Weekend na plaży to idealna odskocznia. Hej, muszę iść na chwilę do auta.
Szykuje się jakiś podstęp. Robienie kawałów na plaży jest banalne, zwłaszcza kiedy masz pod ręką łopatę. Szybko zacznij kopać dziurę pod jej ręcznikiem, zanim wróci. Prędko, przykryj ją, bo Olivia zaraz będzie. Udawaj. Zapłaciłam za parking, możemy jeszcze siedzieć... godzinę! I bum! Ale mi to odpoczynek na plaży. Najlepsze pranki są wtedy, gdy nikt nie patrzy. Oto kawał w łazience. Wystarczą strzelające diabełki. Zobaczmy, co one potrafią. Przyklej je pod deskę od toalety. Ostatni. Ostrożnie. Po co tyle piłam? Co się dzieje? Co nie pozamiatam podłogi, zaraz znów syf. Prawie kończę. I do kosza. Uff. Hej, Lili. Halo? Serio? Dopiero posprzątałam. Odegram się. Potrzebujesz drabiny, kubeczka z wodą i miotły. Wejdź na drabinę, przyłóż kubeczek do sufitu i przytrzymaj go miotłą. Lili, mogłabyś mi pomóc? Muszę skoczyć po mopa, potrzymasz? No to nara. Czekaj. Co? Chyba sobie żartujesz. Ktoś tu zaraz weźmie prysznic. Ale zimna. To cię nauczy wyrzucać śmieci do kosza. Hej dziewczyny, mam dla was niespodziankę. Ojej, co to jest? Drugie pudełko? A niespodzianka gdzie? Karta podarunkowa? Oddaj! Ej, pierwsza ją zauważyłam. To lepsze niż seriale w telewizji. Puść to, moja. Czekaj, mam pomysł. Marynarzyk. Marynarzyk. Serio? Oddaj mi tyle. Hej, gdzie idziesz? Przestań łazić. Spróbujmy złapać kartę czołem, ok? 10 prób każda. Zaczynaj, Lili. Gotowa? I start! Czy to w ogóle można złapać? Lili będzie musiała wziąć później aspirynkę. Lana, nie utrudniasz jej tego przypadkiem? Twoja kolej. Nie tak łatwo, co? O, rety. Tak, och, mamy to. Ach, psiako. No to do zobaczenia po moich zakupach, ofiaro.